Krakowia ma za sobą otwarcie stadionu. Kilka dni temu odbył się mecz z Arką. Trybuny były wypełnione po brzegi. No było to mocne otwarcie i pierwsze bardzo duże doświadczenie dla organizatorów, dla klubu tego widowiska. Jak oceniacie ten pierwszy mecz pod względem organizacyjnym? Pierwsze otwarcie, nowy stadion, bardzo duża praca, bardzo ciężka praca, praktycznie od półtora miesiąca przed otwarciem już żyliśmy stadionem, żyliśmy otwarciem. Samo otwarcie stadionu było bardzo huczne i bardzo spektakularne. Spodziewaliśmy się dużej ilości osób i rzeczywiście tyle osób przyszło, że stadion był pełny. Natomiast cieszy fakt, że ten okres przychodzenia na stadion, kupowania karnetów, kupowania biletów był rozciągnięty w czasie, ponieważ w ostatnim dniu zostało bardzo mało biletów, które mogliśmy sprzedać. Dzień przed meczem, czyli w piątek, mieliśmy około 750 biletów dostępnych, które de facto sprzedały się do godziny 12 w dniu meczu. Więc zainteresowanie było ogromne. I osoby, które niestety przyszły na sam koniec, no nie dostały tych biletów, kasy zostały zamknięte. Także to cieszy, frekwencja cieszy, atmosfera na stadionie cieszy, wynik cieszy, także myślę, że lepszego otwarcia nie mogliśmy mieć. Jeszcze mecz z drużyną zaprzyjaźnioną, więc naprawdę wszystko się udało. Były jakieś problemy? Bo to no, jest zupełnie inna skala widowiska, którą mieliśmy do tej pory na Kałuży. Ilość wejść, ilość miejsc, system organizacji widowni. Jak to przebiegało? Problemy natury technicznej może nie były takie duże, natomiast problemem była raczej nowość tego wszystkiego, co jest na tym stadionie. Przede wszystkim nowością jest zdjęcie biometryczne, które powodowało, że nie wszyscy kibice rozumieli, że trzeba je wykonać, rozumieli, że ten czas, który muszą, że wejść na stadion, muszą poświęcić czas na zrobienie tego zdjęcia. I to był taki, powiedzmy, jeden z większych problemów. Na szczęście, jak mówiłem wcześniej, rozciągnięty w czasie, czyli od paru tam tygodni zbieraliśmy te zdjęcia. I to był taki jeden z głównych problemów, ponieważ kibice, którzy przyszli wcześniej, w ostatniej chwili, niestety musieli stać w kolejkach i musieli poświęcić tutaj trochę czasu. Natomiast kolejna rzecz, która mogłaby być problematyczna, to jest sposób wejścia na stadion. To wszystko się zmienia. Teraz jest troszeczkę inaczej, niż to miało miejsce dotychczas. Teraz jest właśnie weryfikacja twarzy. I kibic, żeby prawidłowo wejść na stadion, musi położyć karnet lub bilet do czytnika, popatrzeć w kamerę, ta weryfikacja musi nastąpić i wtedy jest wejście. Mamy sytuację, wiemy, bo widzimy na monitoringu i też uczymy kibiców i myślę, że to z czasem nie będzie z tym problemów. Trzeba położyć bilet, popatrzeć, nie wyciągać go, bo były takie sytuacje, że kibic położył kartę, wyciągnął i dopiero popatrzył na kamerę. I to już było jakby, system odczytał, że już ta osoba była przy furcie i nie weszła, tak? Wtedy te osoby szły do punktów obsługi klienta i no to powodowało problemy. To nie był wadliwość systemu, tylko po prostu taki sposób nowy wejścia. Teraz przygotowaliśmy takie piktogramy, które będą dostępne na naszej stronie, dostępne będą na kołowrotach. Również stewardzi będą informowali, jak należy prawidłowo wchodzić. Także to są problemy bardziej techniczne niż i takie nowościowe dla kibiców, niż że mieliśmy jakąś awarię czy coś takiego. Także. Przed Krakowią takie uroczyste otwarcie stadionu, mecz z TSV Monachium. Jak ten mecz będzie przebiegał? No, co przygotowano dla kibiców? To jest pierwszy mecz pomiędzy tymi drużynami. Jak wiemy, Komarch jest sponsorem zarówno Krakowi, jak i TSV Monachium. Z Niemiec przyjeżdża około 400 kibiców, więc widać, że jest zainteresowanie również z tamtej strony. Liczymy również na kibiców Krakowi, że przyjdą, że będą dopingować. Jest to, jak mówię, mecz przyjaźni. Nie wiem, czy to jest mecz przyjaźni, bo to jest pierwszy raz, ale na pewno atmosfera na trybunach będzie przyjacielska.
przygotowaliśmy, znaczy teraz nie ma koncertu, jest pełen stadion, więc mamy nadzieję, że również dużo kibiców przyjdzie i będzie dopingować. Także to jest taki to jest jakby w ten mecz wpisuje się w cykl otwarcia stadionu. Chcemy kilka takich eventów zrobić. Pierwszy był mecz z Arką, będzie mecz z TSV Monachium, później będzie duży turniej międzynarodowy, który przygotowujemy, którym niedługo poinformujemy. No i później mamy ciekawe mecze, bo mamy Lecha w Pucharze Polski, mamy Legię, także derby. Także to są bardzo, bardzo fajna jesień na Krakowi, na nowym stadionie. Nowy stadion stworzył zupełnie nowe warunki do oferty, jaką klub może zaprezentować kibicom na najbliższe miesiące do końca sezonu. Co się może wydarzyć w Krakowi? Pracujemy cały czas nad udogodnieniami dla kibiców. Chcemy uruchomić na wiosnę strefę kibica. Znaczy prace trwają, ale chcemy, żeby ta strefa działała i była w pełni sprawna i ułatwiła kibicom przede wszystkim kupno karnetów czy biletów przez internet. To w znaczny sposób nam wszystkim ułatwi dostęp do eventów na Krakowi. Chcemy również uruchomić program lojalnościowy, który będzie jakby budował społeczność Krakowi. Będzie również uruchamiany system partnerski z firmami zaprzyjaźnionymi, ze sponsorami. Także tą całą społeczność Krakowi chcemy budować i tak bardziej ją zacieśniać tutaj. Także dużo, mamy ambitne plany i pomału ją realizujemy. Otworzyliśmy nową stronę internetową, mamy nowe koszulki, które też kibice tego oczekiwali. Także to wszystko trwa i cały czas jest coraz lepiej.